Cześć, zapraszam was do nowej serii Niemiecki na słuchawkach. Dzisiaj e, pierwsza lekcja, poziom pierwszy, w którym usłyszycie zdania twierdzące i pytające, e, najłatwiejsze zdania twierdzące i pytające. Możecie tych zdań słuchać idąc do pracy, jadąc do pracy, a także leżąc już wieczorem w łóżku. E, chodzi o to, byście osłuchiwali się z językiem niemieckim. Możecie te zdania powtarzać, możecie po prostu ich słuchać. Tyle razy, ile potrzebujecie. No to zaczynamy. Niemiecki na słuchawkach, poziom pierwszy. Wie heißt du? Jak się nazywasz? Wie heißt du? Wie heißen Sie? Jak się pani nazywa, bądź jak się pan nazywa? Wie heißen Sie? Ich heiße Natalia. Nazywam się Natalia. Ich heiße Natalia. Wer bist du? Kim jesteś? Wer bist du? Ich bin Natalia. Jestem Natalia. Ich bin Natalia. Wer ist das? Kto to jest? Wer ist das? Das ist Lisa. To jest Lisa. Das ist Lisa. Woher kommst du? Skąd pochodzisz? Woher komst du? Woher kommen sie? Skąd pani pochodzi, bądź skąd pan pochodzi? Woher kommen sie? Ich komme aus Polen. Pochodzę z Polski. Ich komme aus Polen. Wie alt sind sie? Ile ma pani lat? Bądź, ile ma pan lat? Wie alt bist du? Ile masz lat? Wie alt bist du? Ich bin 40 Jahre alt. Mam 40 lat. Ich bin 40 Jahre alt. Wo wąst du? Gdzie mieszkasz? Wo wąst du? Wo Wołnę gdzie pani mieszka? Bądź, gdzie pan mieszka? Wo Wołnę sie? Iś in Gdańsk. Mieszkam w Gdańsku. Iś wołne in Gdańsk. Das ist meine Mutter. To jest moja mama. Das ist meine Mutter. Meine Mutter heißt Anna. Moja mama nazywa się Ania. Meine muta heißt Anna. Das ist mein Vater. To jest mój tata. Das ist mein Vater. Mein Vater heißt Kurt. Mój tata nazywa się Kurt. Mein Vater heißt Kurt. Das ist meine Tante. To jest moja ciocia. Das ist meine Tante. Meine Tante heißt Ola. Moja ciocia nazywa się Ola. Meine Tante heißt Ola. Das ist mein Onkel. To jest mój wujek. Das ist mein Onkel. Meine Onkel heißt Piotr. Mój wujek nazywa się Piotr. Meine Onkel heißt Piotr. Das ist meine Oma. To jest moja babcia. Das ist meine Oma. Meine Oma heißt Tina. Moja babcia nazywa się Tina. Meine Oma heißt Tina. Das ist mein Opa. To jest mój dziadek. Das ist mein Opa. Mein Opa heißt Stefan. Mój dziadek nazywa się Stefan. Mein opa heißt Stefan. Das ist meine Schwester. To jest moja siostra. Das ist meine Schwester. Meine Schwester heißt Lisa. Moja siostra nazywa się Liza. Meine Schwester heißt Lisa. Das ist mein Bruder. To jest mój brat. Das ist mein Bruder. Mein Bruder heißt Martin. Mój brat nazywa się Martin. Mein Bruder heißt Martin. Teraz 30 sekund dla was, żebyście mogli się przedstawić, wykorzystać te zwroty, które usłyszeliście. Ja bym przedstawiła się w następujący sposób. Ich heiße Natalia. Ich komme aus Polen. Ich wohne in drzew. Ich bin Dreiunddreißig jahre alt. Meine Mutter heißt Teresa. Mein Vater heißt Mirosław. Teraz Wy przez 30 sekund spróbujcie zbudować chociaż trzy zdania, wykorzystując te słowa, te zdania, które usłyszeliście, i zaraz usłyszymy kolejne. I słuchamy dalej. Was ist du? Co jesz? Was ist du? Ich esse einen Kuchen. Ja jem ciasto. Ich esse einen Kuchen. Was ist er? Co on je? Was ist er? Er ist eine Banane. On je Banana. Er ist eine Banane. Was ist Anna? Co je, Ania? Was ist, Anna? Anna ist eine Birne. Ania je gruszkę. Anna ist eine Birne. Was jest, ihr? Co wy jecie? Was jest, ihr? Wir essen ein Wurstbrot. My jemy chleb z szynką, chleb z kiełbasą. Wir essen ein Wurstbrot. Was essen sie? Co je? bądź co panie? Was essen sie? Ich esse einen Apfel. Ja jem jabłko. Ich esse einen Apfel. Was trinkst du? Co pijesz? Was trinkst du? Ich trinke einen Saft. Ja piję sok. Ich trinke einen Saft. Was trinkt er? Co on pije? Was trinkt er? Er trinkt mineralwasa. On pije wodę mineralną. Er trinkt mineralwasa. Was trinkt Anna? Co pije Ania? Was trinkt Anna? Anna trinkt eine Tasse Kaffee. Ania pije filiżankę kawy. Anna trinkt eine Tasse Kaffee. Was trinkt i ja. Co wy pijecie? Was trinkt i ja. Wiatrinken kola. My pijemy kolę. Wiatrinken cola. Was zi. Co pani pije? Bądź co pan pije? Was trinken zi. I Strinkę wasa. Piję wodę. I ścirinkę wasa. Haz du Hunga. Czy jesteś głodny? Czy masz głód? Hast du hunga? Ja, ich habe hunga. Tak, jestem głodny. Bądź jestem głodna. Bądź mam głód. Ja, ich habe hunga. Ich esse einen Schokoriegel. Jem batonik czekoladowy. Ich esse einen Schokoriegel. Hast du durst? Czy jesteś spragniony? Czy masz pragnienie? Hast du durst? Ja, ich habe durst. Tak, jestem spragniony, spragniona. Ja, ich habe durst. Ich trinke wasa. Piję wodę. Ich trinke wasa. Was ist du zum Frühstück? Co jesz na śniadanie? Was ist du zum Frühstück? Zum Frühstück esse ich Vollkornbrot mit Schinken. Na śniadanie jem chleb pełnoziarnisty z szynką. Zum Frühstück esse ich Vollkornbrot mit Schinken. Was isst er zum Frühstück? Co on je na śniadanie? Was isst er zum Frühstück? Er isst Brötchen mit Marmelade. On je bułkę z marmoladą. Er ist Brötchen mit Marmelade. Was ist du, Cumitak? Co jesz na obiad? Was ist du, Cumitak? Zu tak zu mittag ese ich Nudeln, oder brat Kartofeln. Na obiad jem makaron lub pieczone ziemniaczki. tak ese ich Nudeln, Oda brat kartofeln. Was ist Anna zum Mittag? Co je Ania na obiad? Was ist Anna zum Mittag? Zum Mittag isst sie Kartoffeln und Fleisch. Na obiad ona je ziemniaki i mięso. Zum Mittag isst sie Kartoffeln und Fleisch. Was ist du zum Abendbrot? Co ty jesz na kolację? Was ist du zum Abendbrot? Zum Abendbrot ese ich Obst oder Gemüse. Na kolację jem owoce lub warzywa. Zum Abendbrot ese ich Obst oder Gemüse. Was makst du? Co lubisz? Was makst du? Ich mak pizza. Lubię pizzę. Ich mag Pizza. Was mag er Co on lubi? Was mag er? Er mag Eis, on lubi lody. Er mag Eis. Was mögt ihr? Co wy lubicie? Was mögt ja? Wir mögen Gurken. My lubimy ogórki. Wir mögen Gurken. Was trinkst du? Co pijesz? Was trinkst du? I trinke Kaffee mit Milch. Piję kawę z mlekiem. Ich trinke Kaffee mit Milch. Ich trinke Kaffee ohne Milch. Piję kawę bez mleka. Ich trinke Kaffee ohne Milch. Was trinkt er? Co on pije? Was trinkt er? Er trinkt te mit zuka. On pije herbatę z cukrem. Er trinkt te mit cuka. Er trinkt te ohne zuka. On pije herbatę bez cukru. Er trinkt te ohne cuka. 30 sekund ponownie dla Was, byście powiedzieli co jecie, co pijecie... Co lubicie jeść, a może też co jecie na śniadanie, na obiad, na kolację. Jeżeli ja miałabym zbudować takie zdania, to powiedziałabym... Zum Frühstück esse ich Brot mit Schinken. Zum Mittag esse ich Bratkartoffeln und Fleisch. Zum Abendbrot esse ich Brot mit Gurken. Und... Ich trinke sehr oft Mineralwasser. Ich mag Eis und Pizza. Ich trinke gern Kaffee mit Milch. Teraz 30 sekund na to, żebyście wyłożyli chociaż trzy zdania, wykorzystując słówka, które przed chwileczką usłyszeliście. Kontynuujemy nasze zdania. Was kochst du? Co gotujesz? Was kochst du? Iś kochę ajne zupę. Gotuję zupę. Iś kochę ajne zupę. Iś kochę ajne tomatn zupę. Gotuję pomidorową. Iś kochę ajne tomatn zupę. Iś kochę ajne górken zupę. Gotuję zupę ogórkową. Iś koche ajne zupę. Was kocht er? Co on gotuje? Was kocht er? Er kocht kartofeln. On gotuje ziemniaki. Er kocht kartofeln. Er kocht ajne gemyze zupę. On gotuje zupę warzywną. Er kocht ajne gemyze zupę. Was kaufst du? Co kupujesz? Was kaufst du? Ich kaufe ein kilo Tomaten. Gotuj, äh, kupuję kilogram pomidorów. Ich kaufe ein kilo Tomaten. Ich kaufe ein kilo Gurken. Kupuję kilogram ogórków. Ich kaufe ein kilo Gurken. Ich kaufe zwei Möhren. Kupuję dwie marchewki. Ich kaufe zwei muren. Was kauft sie? Co ona kupuje? Was kauft sie? Sie kauft drei bananen. Ona kupuje trzy banany. Sie kauft drei bananen. Sie kauft zwei kilo äpfel. Ona kupuje dwa kilogramy jabłek. Sie kauft zwei kilo äpfel. Was kauft IA? Co Wy kupujecie? Was kauft IA? Wir kaufen ein Kilo Erdbeeren. My kupujemy kilogram truskawek. Wir kaufen ein Kilo Erdbeeren. Wir kaufen sieben Pflaumen. My kupujemy siedem śliwek. Wir kaufen sieben Pflaumen. Was kochst du am Montag? Co gotujesz w poniedziałek? Was kochst du am Montag? Am Montag kochę iś ajne górkę zupę. W poniedziałek gotuję zupę ogórkową. Am Montag kochę iś ajne górkę zupę. Was kaufst du am Dienstag? Co kupujesz we wtorek? Was kaufst du am Dienstag? Am dienstag kaufe ich ein kilo tomaten. We wtorek kupuję kilogram pomidorów. Am dienstag kaufe ich ein kilo tomaten. Was trinkst du am Mittwoch? Co pijesz w środę? Was trinkst du am Mittwoch? Am Mittwoch trinkę ich wasa. W środę piję wodę. Am Mittwoch trinkę ich wasa. Was ist du am Donnerstag? Co jesz w czwartek? Was ist du am Donnerstag? Am Donnerstag ese ich kartoffeln mit Fleisch. W czwartek jem ziemniaki z mięsem. Am tak, esse ich kartoffeln mit Fleisch. Was trinkt er am Freitag? Co on pije w piątek? Was trinkt er am Freitag? Am Freitag trinkt er kaffee mit milch. W piątek on pije kawę z mlekiem. Was ist er am Samstag? Co on je w sobotę? Was ist er am Samstag? Am Samstag is er brocz mit käse. W sobotę on je chleb z serem. Am Samstag Ist er brot mit käse. Was kochst du am Sonntag? Co gotujesz w niedzielę? Was kochst du am Sonntag? Am Sonntag koche iść kartofeln. W niedzielę gotuję ziemniaki. Am Sonntag koche iść kartofeln. Ist du einen jogurt? Czy tyjesz jogurt? Ist du einen jogurt? Ja, ich esse einen Jogurt. Tak, ja jem Jogurt. Ja, ich esse einen Jogurt. Nein, ich esse keinen Joghurt. Nie, ja nie jem Jogurtu. Nein, ich esse keinen Jogurt. Isst du eine Banane? Czy tyjesz banana? Isst du eine Banane? Ja, ich esse eine Banane. Tak. Ja banana. Ja, ich esse eine banane. Nein, ich esse keine banane. Nie, ja nie jem banana. Nein, ich esse keine banane. Isst du ein Käsebrot? Czy jesz serem? Isst du ein Käsebrot? Ja, ich esse ein Käsebrot. Tak, ja jem serem. Ja, ich esse ein Käsebrot. Nein, ich esse kein Käsebrot. Nie, ja nie jem, Chlebasserem. Nein, ich esse kein Käsebrot. Was möchtest du essen? ich's jeść? Was möchtest du essen? Ich möchte eine Banane. Chciałbym Banana. Iś myślę eine banane. Was möchtest du trinken? Co chciałbyś pić? Wypić. Was möchtest du trinken? Ich myślę wasa trinken. Chciałbym wypić wodę. Iś myślę wasa trinken. Was möchtest du dubesztelen? Co chciałbyś zamówić? Was möchtest du dubesztelen? Ich möchte eine Tomatensuppe bestellen. Chciałbym zamówić zupę pomidorową. Ich möchte eine Tomatensuppe bestellen. Möchtest du einen hamburga. Czy chciałbyś hamburgera? Möchtest du einen hamburga. Ja, gern. Tak, chętnie. Ja, gern. Wo kauft er Obst? Gdzie on kupuje owoce? Wo kauft er obst? Er kauft obst im supermarkt. On kupuje owoce w supermarkecie. Er kauft obst im supermarkt. Was möchtest du kaufen? Co chciałbyś kupić? Was möchtest du kaufen? Ich möchte ein Glas Honig. Chciałbym słoik miodu i śmiesze. Ein Glas Honig. Was brauchst du? Co potrzebujesz? Was brauchst du? Ich brauche eine Dose kola. Potrzebuję puszkę coli. Ich brauche eine Dose Cola. Was braucht er? Co on potrzebuje? Was braucht er? Er braucht eine Flasche Mineralwasser. On potrzebuje butelki wody mineralnej. Er braucht eine Flasche Mineralwasser. Ponownie 30 sekund dla Was, żebyście powiedzieli, co robicie w dany dzień tygodnia co jecie, co kupujecie, bądź co gotujecie, co pijecie, a także by zbudować zdanie z chciałabym, co chciałabym zjeść, czy co chciałabym pić. Gdybym ja miała zbudować takie zdania, powiedziałabym Am Montag kaufe ich ein Kilo Erdbeeren. Am Dienstag koche ich eine Gurkensuppe. Am Mittwoch trinke ich kaffee mit milch am donnerstag esse ich kartoffeln mit fleisch am freitag koche ich eine tomatensuppe am samstag kaufe ich brot und zwei kilo kartoffeln am sonntag esse ich fleisch und gemüse ich möchte Ein essen und ich myślę eine tase kaffee trinken. 30 sekund dla Was, żebyście wy ułożyli chociaż trzy zdania, w których zastosujecie przedstawione przeze mnie konstrukcje zdań oraz słownictwo. Kolejne zdania: Wie viel Uhr ist es? Która jest godzina? Wie viel Uhr ist es? Wie spät ist es? Która jest godzina? Wie spät ist es? Jak widzicie, możemy zapytać na dwa różne sposoby o godzinę: Wie viel Uhr ist es? lub Wie spät ist es? Es ist zehn Uhr. Jest dziesiąta. Es ist zehn Uhr. Es ist acht Uhr. Jest 8:00. Es ist 8 Uhr. Es ist 14:00. Jest 14, Es ist 14 Uhr. Um wie viel Uhr stehst du auf? O której godzinie wstajesz? Um wie viel Uhr stehst du auf? i stehe um 6 Uhr auf. Ja wstaję o godzinie szóstej. Ich stehe um 6 Uhr auf. Um wie viel Uhr steht er auf? O której godzinie on wstaje? Um wie viel Uhr steht er auf? Er steht um fünf Uhr auf. On wstaje o piątej. Er steht um fünf Uhr auf. Um wie viel Uhr wacht sie auf? O której godzinie ona się budzi? Um wie viel Uhr wacht sie auf? Sie wacht um sechs Uhr auf. Ona budzi się o szóstej. Sie wacht um 6 Uhr auf. Um wie viel Uhr wachst du auf? O której godzinie się budzisz? Um wie viel Uhr wachst du auf? Ich wache um 7 Uhr auf. Budzę się o siódmej. Ich wache um 7 Uhr auf. Um wie viel Uhr putz du deine cijne? O której godzinie myjesz swoje zęby? Um wie u'a Uhr putz du deine Zähne? Um acht Uhr putze ich meine Zähne. O ósmej myję moje zęby. Um acht Uhr putze ich cejne. Zähne. Wann putzt er seine cijne? Kiedy on myje swoje zęby?

Porą dnia lub dniem tygodnia, am abend, na przykład właśnie wieczorem, czy am montag, w poniedziałek. Gdy zaś zadajemy pytanie um wie uo, czyli o której godzinie, to odpowiadamy oczywiście godziną. Um wie viel uło gehst du zu arbeit? O której godzinie idziesz do pracy? Um wie viel uło du zu arbeit? Um sieben uło gehe ich zu arbeit? O siódmej idę do pracy. Um sieben uhr gehe ich zur Arbeit. Um wie viel uhr geht er zur Schule? O której godzinie on idzie do szkoły? Um wie viel uhr geht er zur Schule? Um acht uhr geht er zur Schule. O ósmej on idzie do szkoły. Um acht uhr, um uhr geht er zur Schule. Um wie viel uhr siehst du fern? O której godzinie oglądasz telewizję? Um wie viel Uhr siehst du fern? Um 14 Uhr, zeje i fern. O godzinie czternastej oglądam telewizję. Um 14 Uhr, zeje i fern. Wann, zejt i Jafern. Kiedy wy oglądacie telewizję? Wann, zejd i ja Viazejen am Nachmittag fern. My oglądamy telewizję po południem. Viazejen am Nachmittag fern. Um wifil viel uło geistu ins bet? O której godzinie idziesz do łóżka? Um wifil uo uło geistu ins bet? Um acht uło geje iś ins bed. O ósmej idę do łóżka. Was machst du am tak? Co robisz po południem? Was machst du amnachmi tak? Am tak? Zeje i fern. Po południem oglądam telewizję. Amnachmi tak? Zeje iś fern. Was macht Anna um 14 uła? Co robi Ania o 14? Was macht Anna um 14 uła? Um wiecin uła kocht zi ajne zupę. O czternastej ona gotuje zupę. Um wiecin uła kocht sie ajne zupę. Um wifil uła du frysztyk? O której godzinie jesz śniadanie? Um wifil uła du frysztyk? Um zibn uła ese iść frysztyk. O siódmej jem śniadanie. Um sieben Uhr esse ich Frühstück. Na koniec mam dla Was dwa pytania. Pierwsze pytanie. Um wie viel Uhr trinkst du eine Tasse Kaffee? Co oznacza, o której godzinie pijesz filiżankę kawy? Ja odpowiedziałabym na to pytanie. Um acht Uhr trinke ich eine Tasse Kaffee. Kolejne pytanie. Um wie viel Uhr du auf? O której godzinie wstajesz? Spróbuj odpowiedzieć na to pytanie. Ja odpowiedziałabym: Ich steje um acht uło auf. Ja wstaję o 8:00. I to wszystko na naszym poziomie pierwszym, niemiecki na słuchawkach. Oczywiście pojawią się kolejne poziomy, co oznacza, że słownictwo, jak i budowa zdań będą troszeczkę trudniejsze. Będziemy stopniowo to słownictwo poszerzać, jak i zagadnienia gramatyczne, które są w tych zdaniach, będą także na troszkę wyższym poziomie. W ten sposób, właśnie słuchając zdań w języku niemieckim, Możecie uczyć się całych konstrukcji zdań, ale także uczycie się słówek, uczycie się zadawania pytań, odpowiadania na te pytania. Warto yy, na każdym poziomie, yy, jakim się pojawiają te nasze słuchowiska, warto posłuchać sobie. Yy, Lekcji kilkakrotnie, jeżeli jest potrzeba, to trzy razy, a jeżeli jest potrzeba, to nawet i dziesięć razy. Do usłyszenia w kolejnym słuchowisku.